Szanowni Państwo, chciałbym dzisiaj podzielić się z Państwem informacjami na temat szpitala. Temat jest bardzo głośny ostatnio z wielu powodów, o których potem. Natomiast chciałbym powiedzieć, co w tym szpitalu zrobiliśmy, co zmieniamy, jaka jest sytuacja na dzień dzisiejszy. Otóż jeśli chodzi o szpital, dwie rzeczy są istotne dla nas. To są inwestycje i to jest kadra. Jeśli chodzi o inwestycje, wydaliśmy w ciągu tych niecałych 2 lat ponad 5 milionów na zakup sprzętu i na różnego rodzaju wyposażenie w tym szpitalu. Taki zakres inwestycyjny nie ma precedensu w ogóle w historii tego szpitala. Natomiast jeśli chodzi o kadrę, krok po kroku, konsekwentnie, może wolno, ale odbudowujemy kadrę. Mamy ułożone 2 oddziały kadrowo. To jest oddział wewnętrzny, oddział ortopedii. Następnym szykujemy wymianę kadry w następnym oddziale. Wolno, ale konsekwentnie realizujemy zmiany w tym szpitalu. Chciałbym powiedzieć też jeszcze jedną rzecz, bo która nas w tym roku zaskoczyła, którą finalizujemy, to jest tomograf. Zakupiliśmy dla tego szpitala tomograf i właśnie skończyliśmy testy. Tomograf w połowie września zacznie funkcjonować i od następnego dnia po uruchomieniu będzie mógł też świadczyć usługi komercyjnie dla mieszkańców tego powiatu i nie tylko. Czyli będzie mógł zarabiać. Są następne zamierzenia inwestycyjne, jeśli chodzi o pediatrię, remont, modernizację, blok operacyjny i izby przyjęć. Kończymy przygotowanie projektów. Dlatego wszystkie zapowiedzi i próby przejęcia szpitala, czy zapowiedzi o tym, że w szpitalu gdzieś dzieje się coś złego, nie mają potwierdzenia w faktach, a wręcz służą destabilizacji atmosfery wokół tego szpitala i w samym szpitalu. Ja chciałem powiedzieć, że jeśli pan burmistrz chce pomóc temu szpitalowi, to zapraszam do współpracy. A jeśli, szczególnie jeśli chodzi o inwestycje, jeśli chodzi o wyposażenie tego szpitala, bo tam jeszcze jest bardzo dużo do zrobienia. A jeśli chodzi o wsparcie do tej pory, oczywiście można powiedzieć, miasto do tej pory wsparło szpital kwotą 200 tysięcy na zakup łóżek. Natomiast zabrało kwotę trochę większą w podatku od nieruchomości, dlatego że nie czarujmy się, jeśli chodzi o pewne sprawy i nie mówmy, że ktoś coś tutaj zrobił. To są kwoty, tak jak mówię, jeśli my mówimy o wydatkach starostwa, powiatu, to jest kwota ponad 5 milionów złotych. To jeśli ktoś chce uczestniczyć w odbudowie tego szpitala, to rozmawiamy o takich pieniądzach. W sprawach inwestycyjnych w szpitalu powiatowym w Kętrzynie w ostatnim czasie z inwestycji znaczących został zakupiony całkowicie z pieniędzy starostwa nowy tomograf komputerowy, który jest w fazie testów, został już zainstalowany. Kończą się ostatnie testy i tak naprawdę to, co nas dzieli przed uruchomieniem oficjalnym tego urządzenia, to pozytywna opinia sanepidu, na którą czekamy. Wysłaliśmy stosowne dokumenty, lada dzień taki odbiór będzie miał miejsce. Ja myślę, że to urządzenie zacznie pracować około 15 września. Całkowity koszt pokryło starostwo powiatowe. Drugim bardzo ważnym zakupem w ostatnich czasach było zakupienie nowoczesnego respiratora stacjonarnego na oddział intensywnej terapii. Urządzenie, które było wyeksploatowane i nie spełniało żadnych standardów, zostało właśnie zastąpione tym nowoczesnym respiratorem. Zakup również całkowicie z pieniędzy starostwa. W ostatnim czasie również doszło do zakupu kompletu rolet na 55 bodajże okien
które na pewno poprawią komfort i jakość leczonych u nas pacjentów poprzez ewidentne zmniejszenie nasłonecznienia tych sal, które do tej pory było uciążliwe. W planach jest przeprowadzenie remontu oddziału pediatrii, który to remont został nakazany nam poprzez kontrolę Najwyższej Izby Kontroli, która stwierdziła brak spełnienia standardów na tym oddziale i lada moment rozpocznie się taki remont na oddziale dziecięcym. Jesteśmy na etapie kończenia formułowania programu funkcjonalno-użytkowego, jeżeli chodzi o napisanie projektu pod przetarg na dwa duże zadania, kompleksową, całkowitą przebudowę bloku operacyjnego i na kompleksową przebudowę izby przyjęć. Oba pomieszczenia, oba oddziały w tej chwili aktualnie nie spełniają praktycznie żadnych standardów, natomiast w wyniku tego programu, jeśli uda nam się go przeforsować, pozyskamy pieniążki, nie będą to małe pieniążki, będą spełniały standardy ministra zdrowia i rozporządzenia dotyczącego funkcjonowania właśnie izby przyjęć i bloku operacyjnego. To są takie w tej chwili trzy główne zadania, które planujemy zrobić. Remont oddziału pediatrii, remont bloku operacyjnego i remont i adaptacja izby przyjęć. Realizujemy również wsparcie kadrowe dla szpitala. Uruchomiliśmy program wsparcia odbudowy kadry tego szpitala. Mamy dwoje młodych lekarzy na oddziale internym. Uzupełnili kadrę praktycznie w ten sposób, że mamy sytuację kadrową na tym oddziale zabezpieczoną. Ten program stypendialny, który będzie oferował stypendia młodym studentom 4-5 roku, po to, żeby wiązać ich przyszłość z Kętrzynem. Jest pełna determinacja zarządu powiatu do naprawy tego szpitala. Program naprawczy będziemy omawiać w przyszłym tygodniu i do końca września zostanie uruchomiony. To są główne elementy, na które zarząd powiatu będzie realizował do tego szpitala po to, żeby ten szpital spełniał Państwa, naszego społeczeństwa wymagania dzisiaj i na przyszłość.